Cześć, moi kochani, z tej strony Paweł i witam was nietypowo po naszej siłowni, której jeszcze wam w sumie nigdy nie pokazywaliśmy. Rano wstałem i JJ-ka do mnie, Paweł, mam pewien pomysł, więc zaprezentuj widzom. Powiem tak, coś tam kiedyś trenowałeś, nie? Coś tam było, nie? Możesz dzisiaj przeżyć dzień za moje pieniądze, ale pod jednym warunkiem. Jak zawsze. Będę ci płaciła za każde 10 kg wyciśnięte na klatę. O! Ale każde 10 kg możesz podnieść tylko raz. Więc rozumiem, że na przykład jak gryf waży 10 kg, to podnoszę sam gryf, mam tyczkę. Dokładnie. Później dokładamy piątki. Wieliczki. Tak. I tak dalej, tak. Dobra, to jest dzisiaj niezła kapucha do zarobienia. Mam nadzieję. Powiem wam szczerze, że nie ćwiczyłem siłowo już... Ile? 3 lata? No, tak. Teraz tylko generalnie cardio, jakieś tam delikatne ciężary. No, ale jestem mega ciekawy, ile siły jeszcze w tych mięśniach zostało. Dajcie znać, czy wy coś trenujecie i czy wyciskacie na klatę, a jak tak, to ile najwięcej wyciskacie? I ile macie lat? A jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 15 tysięcy łapek w górę, da radę? To pozwolę Farelowi nagrać odcinek, w którym to on będzie mi płacił za każdy wyciśnięty. Na klatę? Ale nie na klatę. Na klatę? Na przysiad. O. 30 tysięcy łapek. Bez przesady, to tak mało. Liczę na was. Ja też. A my zaczynamy. Let's go. Zaczynamy na początek sam gryf, więc łatwe 10 zł, ty mi tam licz, nie? Sam gryf to nawet ja bym potrafiła podnieść. Raz, 10, 20, 30, 40, aha. 99, 100! Ile? Stuba! Zarobiona stuba. Dobra. Teraz kolejne dwie dyszki. Hop, o Boże, jakie lekkie. Raz, dwa. Starczy. Starczy? Już mam 30 zł, to już jest prawie hamburger. Dobra. Parela, teraz kibicujcie, zostawcie łapkę. Co ty robisz? Ale wniotło. Żartowałem. Hop. I 30. Mam. Świetnie. Mówisz, że mogę dosłownie co chcę sobie dzisiaj kupić? Zależy ile zarobisz. No tak, ale za te pieniądze mogę sobie wszystko kupić. Tak. Wiem, gdzie pojedziemy. Tak. Na dobre jedzonko, ale gdzie, to oglądajcie, bo się w sumie zszokujecie. Jeszcze tam nie byliśmy. Dokładamy po piąteczce. 4 dyszki online. Co niektórzy tyle ważą? Raz, dwa, trzy, hop. 4 dychy to w 6 podstawówce wyciska. Okej. 5 dyszek na blacie, bracie. No 50 to już taka poważna sumka. Połowa setki. Op! Op! Ej, co tak? Op! Co ty robisz? Co tak mięciutko? Let's go, 6 dych! Powiem wam szczerze, że w sumie jestem w szoku. Bardzo łatwo to idzie póki co. Ale nie podnosiłem jeszcze tutaj na siłowni swojego maksa, bo nie było kiedy. A z drugiej strony to borykałem się z kontuzją tutaj bicepsa. Byliśmy w parku trampolin i wyobraźcie sobie, był basen z gąbkami i były takie kółka, za które można było się łapać jedną ręką, drugą ręką, jedną ręką, drugą ręką. I w pewnym momencie cały ciężar spoczywał mi na jednej ręce. I tutaj biceps mi się naderwał albo i zerwał. Później tą samą rękę poprawiłem przy uderzaniu boksera u Rogali na odcinku i przez cały rok miałem problem z bicepsem. Nie mogłem nawet 10-kilogramowego hantelka podnieść, ale powolutku, powolutku i się wszystko ładnie naprawiło, więc wracamy do formy. 60 kilo, let's go! Może ja tam stanę i będę cię asekurować, bo to już nie są żarty. Ty jeszcze nie teraz, wariacie. Hop! O, rączki dykają, ale tak... Nie, nie mam tyle pieniędzy. Dobrze, dobrze, że pozwoliłaś mi tylko raz podnosić dany ciężar, bo bym na dyszce to nawalił sobie z 1000 zł. No, to prawda. Więc teraz lecimy wydać pierwszą część kasy, a później jak chwilę sobie odpocznę, chociaż się za mocno nie zmęczyłem, wyciśniemy sobie maksa. Dojechaliśmy, moi kochani, na moje śniadanie. Pojechaliśmy do Roberta Burnejki na hardkorowe ponoć hamburgery. Jeszcze tutaj nie byłem. Jestem mega ciekawy, czy faktycznie są tak dobre, jak Robert opowiada, więc sprawdźmy to. A więc ja wybieram zestaw nie ma lipy z burgerem, w którym jest 150 gram wołowiny, cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski i bułka maślana, do tego fryteczki i cola zero. Faktycznie nie ma lipy. Nie ma lipy. Dla mnie, moi drodzy, że miał
siły na cały dzień jest taka opcja jak burger hardkorowy. 450 gram wołowiny, 3 razy cheddar, pomidor, pikle, sałata, cebula hiszpańska, sos autorski, bułka maślana. 55 zł. No jestem mega ciekawy, czy go będę w stanie zjeść. Zamawiam. 5 minutes later. No i mamy, moi kochani, naszą hardkorową bułę. 450 gram wołowiny. Spójrzcie na to, co tutaj się dzieje. Test smaku, mi się wydaje, że jest mega mocny, ale też widzę, jest mega tłusty. Całkiem niezły, mięsko spoko, ale jak zawsze, ja bym dodał jeszcze troszeczkę soli. Podejmuję się tego challenge'u, oceniam go 9 na 10. Zobaczymy, może zmienię zdanie na 10 na 10, jak tym całego. Kto jest wygrywem i nic dzisiaj jeszcze nie trenowała i tak ma jedzonki? No właśnie. To jest coś nie halo tutaj. Chciałam powiedzieć, że za te pieniądze, co zarobiłeś dzisiaj, to jeszcze ja muszę się najeść. No tak, 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 to już ci postawię. Będę kumplem, tak? Wygląda mocno ten burger i jest zapakowany tak samo jak burgery w In-N-Out, co nie? Tak, w Stanach. W Stanach. No. Mega fajnie to wygląda. Ja nie lubię gryźć burgerów, przeważnie sobie jem nożem i widelcem, ale poświęcę się dla was. Dobra, to zrobię zooma specjalnie, jak gryziesz. Okay. 3, 2, 1. I co? Pycha. Nie dodałabyś soli? Magii. Czyli czegoś słonego i tak. No ale o, tak szczerze, po pierwszym gryzie, jak oceniasz? Jest pikantny, no ale troszeczkę soli by się przydało, nie ma co gadać. No ale my po prostu jemy mocno słone, więc tutaj też nie ma co gadać. Tak, dla takiego przeciętnego człowieka to na pewno będzie spoko. No, no. Nie dla nas. Nie dla nas. A fryteczki miały być takie jak w maku. No. No ale nie mają podjazdu. Nie? Żadne frytki nie mają podjazdu do maka. Są trochę twarde, ale też spoko. Burger 8 na 10, frytki 6 na 10. Okej. Later. Dwa ostatnie strzały zostały, naprawdę mega dużo mięsa, ale podejrzewam, potem będę miał taką parę w łapie, że koniec świata. Podsumowując, bardzo fajna miejscówka, fajne parasole, jest cień, można sobie posiedzieć, bo dzisiaj jest naprawdę mega gorąco, jakieś 25 stopni. Są palmy. Są palmy, jest fajna muzyczka. Generalnie mega fajnie tutaj Robercik się urządził, zazdro, podoba mi się tutaj, pewnie będziemy padali częściej. Ale podsumowując, generalnie dodałbym więcej soli. I to jest tylko i wyłącznie moja uwaga, dlatego ocena zostaje tylko 9 na 10. Lecimy teraz do chaty, zarobić trochę grosza, mała. Ty, JJ. A weź, weź do środka i powiedz, dzień dobry, jest lipa? Nie ma lipy. Nie ma? Jestem tego pewna. Dokładamy piąteczkę. Przede mną 70 kilo, ja już pojadłem, więc siła powinna być. A zobaczymy, czy to dygniemy. Drodzy Państwo, łapki w górę, jak się uda. 70 kilo to już nie są żarty. Hop! Kiedy ty wymiękniesz? Jak wyduszę z ciebie ostatniego grosza. Powiem wam, moi kochani, że nie mamy już dyszek, które by pasowały na ten gry, bo mamy dyszki, które mają mniejszy otwór na inny gryf. A ten gryf jest krótszy i tyle ciężaru by nie utrzymał, więc mamy 80 kilo i to wygląda jakby na jakichś zawodach kulturystycznych podnosił. Let's go! Raz, dwa, osiem dych. Ja myślałam, że ty już pękniesz. Nie, moja droga, jak stówę wycisnę, to ja sam w siebie nie uwierzę, moi drodzy, że po takim czasie jeszcze stówa siądzie. Dokładamy 9 dych. Piątka i piątka. No, już się nie mieści to na tym gryfie. Ale słuchaj, jest 90 kilo i zostało nam jeszcze tylko tyle gryfika, więc jedna piątka jeszcze siądzie z jednej strony. Teraz wszyscy zostawiają suba, jak to wycisnę. Ale jest moc! Moi kochani, to już jest przegięcie. To już jest przegięcie. Zobaczcie, ile gryfu tylko wystaje. Tyle, parę centymetrów. Zakończamy. Jesteście gotowi? Na pewno chcesz oddać swoje życie w moje ręce. Już dawno oddałem. Dawaj, lepę w kark. Dawaj! Dobrze, dobrze, jest pobudzony ludzie. Nie ma żartów. Hop, hop, jest, hop. Boję się, ja nigdy tego nie robiłam! Tą petardę w łapie. Ja jestem w szoku. Wszystko przez te lepy. Mówię wam.
Nieźle. Mam genialny pomysł. Z racji tego, że zarobiłem dzisiaj masę pieniędzy, ponieważ moja masa jest zajebista. Moich pieniędzy. Twoich pieniędzy, to trzeba z tymi pieniędzmi zrobić jakiś taki słodziutki, miły, kochany użytek. Rozumiesz? Kupić mi nowe buty? Nie. Zróbmy dzisiaj grillka. Odpalmy jacuzzi. I zróbmy taką ekipową mini imprezkę. Na pewno Rogalik z Klaudią się ucieszą. Co ty na to? Jestem za. Dobra, idziemy po Rogala. Idziemy po Rogala, żeby ze mną tu ogarnął. Jest ze mną Rogalik, siemaneczko. Dzisiaj jest na mój koszt. Na koszt mojego bicka. Kumasz? Dobra. Słuchaj, musimy ogarnąć jacuzzkę. Woda już się leje. Cieplutka. Tak jest, jest cieplutka woda. Panią kamerzystkę możemy trochę psikać. Nie, nie, proszę! Podłączaj, bo trzeba je nadymać trochę. Dobra, odkręcamy koreczek. Tak jest. Pompeczka do środka. O, się pruje ładnie. Pompujemy. Dawaj, Pink, dawaj, wskakuj. A myślałam, że mam tam na kamerować. To ja... To już normalnie. To ja widzów wrzucam. Pilnuj, żeby woda się nie przelała. Tak, tak. A ja jadę z dziewczynami ogarnąć do jedzonka. Coś, jakieś życzenia? Karkubeczkę z chęcią zjadł. Mało, dawaj, bo burgerka, jest tyle pieniędzy. Burgerka bym zjadł. Mało, jest tyle pieniędzy. Kiełbaskę, wszystko bym zjadł. I wy napiszcie w komentarzu, co najbardziej lubicie z grilla i co byście zjedli. To ja wam też dzisiaj kupię. No, no moje drogie, tutaj. Kilka tonów. Ewidentna córka. Ewidentnie młynarza. Ewidentnie była na wakacjach i mnie nie wzięła, jak widać. Źle się może zachowywała przez cały rok. To ja ci mogę kupić coś za to. Metodika, weź mnie do Egiptu, please. Znalazłam Justyna gazetę dla nas. Jak budować swoją odporność psychiczną przy chłopakach. Idealna. Tak, ale wymyśliły. Z wami to właśnie takie jest ciężkie życie. Możecie napisać w komentarzu, co kupujecie i co jecie na grillu, bo jesteśmy ciekawi, a my wam pokażemy, co my kupujemy. Idziemy wydać moje pieniądze. Niby to ja wygrałem i zarobiłem, no ale nie mam tak nic do gadania. One robią za mnie zakupy. Trzymaj, bijasz, nikt nie widzi, uciekaj. Uciekaj, szybko. Gdzie? Tam, maliny. Co to jest? Fasolka szparagowa. Ostatnio byłam w Biedronce i kosztowała 49,99, 50 zł za kilo fasolki. To jest jakaś przesada, a teraz zmniejszyli o 10 zł i zobaczcie, jaka jest zdechła. To już nikt jej nie kupi. No. XD, odklejka. Zobaczcie, jakie słodkie mini burgerki. Ja nigdy nie widziałam takich bułeczek do burgerów. Baby. Bierzemy? Rogal na diecie, tak? Zobaczymy, czy są jeszcze mini mięska. Rogal na diecie to idealnie. Po paczuszce zjemy. Trzeba wcale to nie śmieszne. To mały chłopak jest. Tak. Poza tym dzisiaj ma dzień dziecka, nie je dużego. Właśnie, dzisiaj dzień dziecka jest. Nie no, to ten. O, słyszeliście? No. Jesteśmy już w domu i moi kochani, nastąpiła niestety awaria. Rogalik zlokalizował niestety usterkę naszego jacuzzi. Jak włączymy pompkę, to pompka teraz powinna podawać wodę. Tędy powinna się woda lać, zaciągana przez filtr i powinna się ogrzewać. No niestety się zepsuła i prawdopodobnie się zatarła i trzeba będzie to zareklamować. Więc niestety dzisiaj nici z jacuzzi, a myślałem, że się pokąpiemy. Sprawa jest prosta. Rzucamy zza basenu. Kto pierwszy trafi do kosza, wygrywa. To jest tak około 5-6 metrów. Kto przegrywa, wali z drabinki na bombę do tej zimnej wody. Dobra, ale ustalmy zasady. Jak ktoś trafi, od razu druga osoba trafi, to jeszcze nie ma. Nie ma. Kto pierwszy trafi i koniec. Dobra, kamień, rzucę papier, kto pierwszy. 3 po 3. Zaczynam. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9. 9 metrów, dawaj. Zaczynam. I stoi w tym miejscu, nie? Stres. Rzucam. Nie! Mówiłem, żeby dać komuś szansę, kto będzie rzucał. No ale niestety. Ciężka sytuacja, nie? Pakuj się do miski. No, ale głupi challenge. Rzuć, zobaczmy, czy byś trafił. To jest niesamowite, co ten chłop zrobił, nie? Nope. No niestety. Oliwa sprawiedliwa. Pakuj się do jeziorka. Boże. Ale ciepła. Sprawdźmy.
22 stopnie, nie jest źle. Całkiem nieźle. Chyba wyklapałem trochę, co wody? Idziemy smażyć karkówki. Nagroda pocieszenia, nowy dzik grape, czyli winogronowy chyba, nie wiem czy nowy, ja jeszcze nie piłem, spróbujemy. No. Spoko, moje smaki. Najpierw zapach. Zajebiste. Tak, super jest. Więc poproszę dwie kraty pod dom, nie? No, dobry, ale taki trochę gorzki nawet, nie? Czujesz to? I zero. Bardzo fajny. Zabieram nagrodę. Dawaj, rzucamy o dzika. Nie, bo i tak przegram, to po co mam rzucać. Teraz wam pokażę, jak skraftować ogień. Potrzebny jest nam drewniany miecz z Minecrafta. Kładziemy. Teraz postawiamy tipi tak zwane z kijków. Pyk, pyk, pyk. Wzywamy teraz pana, który ma uprawnienia na ogień. Cyk. Przykładamy. To jest cały tutorial. Elegancko, pod mieczykiem z Minecrafta. Robimy Fire Sworda. Podgrzewamy i wszystko powinno nam się odpalić. Chyba. Chyba. Mam nadzieję, że nie będzie takiego faila jak z jacuzzi. Zobacz na to, daj tu zooma. Motyl nocny, widzisz to? Weź! Biedny, boi się. Ćma. Gdzieś. Cześć. Ale ładna. Ładna. Mam słabość do ciem. Najładniejsza ćma to jest trupia główka. Wygooglujcie sobie. I co, panie majster, jak tam? Wykuwanie tego miecza. Twoje tipi, będzie dobrze. Ty palnikiem to się zrzucił, gamonik. Tak. A nie, moje tipi było dobre. Zaraz coś z tego będzie. Słuchajcie, widzowie, to jest już wyższy szczyt lenistwa, nie? Jest dmuchawka, dmucha sobie. I się rozpala! Dobra, daj jej! Daj jej! Daj jej. Lecimy dur! O tak! O tak! Ty, bo nam brykietów zabraknie! Jakby co, to nie róbcie tego w domu, nie? Chcę patrzeć, co się wydarzyło! W szoku jestem! Teraz wam pokażę najlepszy lifehack ever. Słuchajcie, moi kochani, tutaj mamy chlebek tostowy, nie? Każdy lubi chyba chlebek tostowy. Mój ojciec to wymyślił. Zwykły spryskiwacz, czysta woda, psikasz chlebek, bierzesz wegetę na rękę, z jednej, z drugiej, żeby się przykleiła. I robicie tak cały bochenek. Później go smażycie i uwierzcie mi, że jest przepetarda. Możecie jeszcze na przykład dodać czerwonej papryki albo czosnku. Albo suszone pomidorki. O, suszone pomidorki. I wtedy wychodzi taka bruschetta. Polecam każdemu spróbować. Coś pięknego. Zobacz, o, jeszcze rogalik tutaj dokłada. Masz to w Sosnowcu? Ej, moja Skoda jest ze Sosnowca. Moja Skoda jest z Sosnowca. A ja mam karkówkę ze Sosnowca. Zobacz. Dawaj, próbuj, zobaczymy, czy rogalik dobrze upichcił. Karkówkę? No. Ja czekam na kurczaczka. No dawaj karkówka. Droższa była. Jedz, bo w domu tego nie ma. Ja nie po to tyle dźwigałem, żebyś teraz nie jadła. No, trochę przypalona. Gratuluję. Dobra, uwaga, bo testuję. Tylko belo. Ta? Soczysta? Czyli spisał się nasz grillman. No i dobra, no i fajnie, no i jemy, nie przeszkadzajcie nam już. Ile tej karkówki zmieścisz? Ja? Jedną. Tak, akurat. No przestań, już jestem taka nieumalowana, ty z bliska pokazujesz. O tak, moi kochani. Taka wyżerka, to mi się podoba, warto było pompować. Więc słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, co byście z tego talerza najchętniej zjedli. Chlebek, paróweczka, flaczka czy karkóweczkę. Jakie tańce! Ja już im dam tak naprawdę poza kamerką, ale nie takie jedzonko, jak jakąś przekąskę. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już we wtorek. Trzymajcie się, hej!